Dawno, dawno temu, bo przed prawie ćwierć wiekiem, w 2000 roku trzy nauczycielki z dwóch gimnazjów mieszczących się na terenie gminy Nowa Sarzyna, a to ze szkoły z gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, pani Elżbieta Domańska, ja jako osoba też współorganizująca ten konkurs oraz świętej pamięci Bożena Kiebała, nauczycielka z gimnazjum Woli Zarczyckiej, postanowiły się spotkać i w jedno popołudnie pomyślały, że zorganizują coś innego po to, aby uatrakcyjnić nauczanie chemii. Oczywiście te trzy osoby nie mogły tego konkursu zorganizować, dlatego zaprosiły do współpracy pana Dymitra Malca, aby był redaktorem czy też osobą układającą zadania na drugi etap tego konkursu. Oczywiście wyraził zgodę i pierwszy konkurs odbył się w 2000 roku. Do tego konkursu dołączyły panie z gimnazjum z Nowej Sarzyny, była to pani Małgorzata Tworkowska oraz pani Anna Mucha, nauczycielka gimnazjum Woli Zarczyckiej. W 2007 roku, kiedy konkurs zaczęło organizować publiczne gimnazjum w Rakszawie przez okres 10 lat, do tego zespołu dołączyła pani Teresa Mierzba i pani Katarzyna Miś. Oczywiście nazwa tego konkursu już nie mogła zostać sarzyńskie, dlatego też zmieniono nazwę i nazwa tego konkursu to Podkarpacki Gimnazjalny Konkurs Chemiczny, który, tak jak wspomniałam, przez 10 lat współorganizowało gimnazjum w Rakszawie. No ale cóż, historia biegnie dalej i w 2017 roku już Rakszawa nie organizowała tego konkursu, ale dołączyła szkoła w Łętowni. Stąd też jak gdyby konkurs wrócił na teren gminy Nowa Sarzyna i współorganizatorem tego konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łętowni, a tam nauczycielem chemii jest pani Elżbieta Serafin, która dołączyła do tego konkursu. Do pierwszego etapu tego konkursu przystąpiło 122 uczniów z 38 szkół. No, jest to spora liczba młodych uczniów, którzy interesują się chemią. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 41 osób, z czego wy tu właśnie jesteście, droga młodzieży, i za chwileczkę będziecie pisać drugi etap tego konkursu. Życzę wam wszystkim powodzenia. Myślę, że zadania nie będą dla was trudne i świetnie sobie z nimi poradzicie. Sarzyński konkurs to bardzo ważne wydarzenie, naprawdę w skali całego kraju. Prócz tego, że podkarpacki, prócz tego, że w Łętowni jeszcze nazywa się sarzyński, to znaczy, że to seria takich działań, które naprawdę warto powielać w całym kraju. W ramach tych działań i oczywiście naszych przyszłych lekarzy, przyszłych farmaceutów i chemików, bo to też bardzo ważne, odbywają się również spotkania z nauczycielami. Szkolenie to sieć wzajemnej współpracy, czy chociażby takie dopieszczanie, przepraszam nawet za to słowo, ale w każdej materii dydaktyków, tutaj z regionu. A my, Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, to tylko mała cegiełka, która gdzieś tam na tej samej górze może ustawić się i przyjechać dzisiaj z tym, co najpiękniejsze, doświadczeniami, małą skalą i mam nadzieję przyszłością przyrodniczą naszego kraju, a przynajmniej i na pewno Podkarpacie.